Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, który lekarz powinien wystawić opiekę na chorego członka rodziny, szczególnie na chorą matkę. Ta sytuacja dotyczy się też wystawienia zwolnienia lekarskiego, prawda? Czyli hipotetyczna sytuacja jest taka, że kilku lekarzy opiekuje się daną osobą, dana osoba przeszła przez kilku lekarzy, no ale żaden jakoś nie ma ochoty wystawić tego druku zwolnienia lekarskiego i dotyczy to właśnie zarówno opieki, jak i czasowej niezdolności do pracy. Tradycyjnie zaczynam od zapytania internautki. Witam Panie Doktorze, proszę o odpowiedź na następujące pytania. Moja chora na nowotwór mama mieszka u mnie od 4 lat, nie jest u mnie zameldowana. Pod adresem, gdzie mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe, ja też nie mam meldunku. Pytanie numer 1. Jaki adres powinien być na zwolnieniu? Czy faktycznego wspólnego miejsca zamieszkania, czy mojego zameldowania? U pracodawcy mam zgłoszony tylko adres zameldowania, a nie zamieszkania. I pytanie numer 2. Jaki lekarz ma wypisać to zwolnienie? Mam z tym ogromny problem, bo mój lekarz rodzinny mówi, że nie on. Swojego rodzinnego mama ma w innym mieście. Lekarz od medycyny paliatywnej, który przyjeżdża do nas do domu z hospicjum, jako jedyny ogląda mamę i odsyła do rodzinnego. Stresuje mnie to bardzo, bo zawsze kiedy samopoczucie się pogarsza, muszę brać urlop na żądanie. Dodam, że ani ZUS, ani NFZ nie umiały mi odpowiedzieć, który lekarz ma obowiązek wydać mi takie zwolnienie. Z góry dziękuję za odpowiedź, Maria. No, sprawa adresu jest tutaj jasna. Powinien być adres faktycznego miejsca pobytu, faktycznego miejsca zamieszkania. Mówiłem to w innym filmie. No, dziwię się poniekąd, czemu tutaj ta mama, skoro cały czas mieszka u córki, no, nie zrobiła jeszcze tak zwanego przepisania deklaracji, prawda? Czyli jeżeli ma tego lekarza gdzieś tam daleko, daleko, no to po co się borykać i nie skorzystać tutaj z usług lekarza, który jest powiedzmy pod przysłowiowym nosem. Natomiast wracając do sedna problemu, no, nie jest to tak uregulowane prawnie, czy lekarz ma obowiązek wypisać zwolnienie lekarskie, czy nie ma obowiązek wypisania zwolnienia lekarskiego w sytuacji, kiedy pacjenta zbadał. I kilka razy takie zapytanie dostałem i sprawa nie jest uregulowana prawnie, a tam, gdzie nie jest sprawa uregulowana prawnie, to niestety każdy interpretuje sobie jak chce. Ponieważ nawet teoretycznie może być taka sytuacja, że dany lekarz nie ma upoważnienia ZUS do wystawiania zwolnień, czyli czy sobie chce wystawić, czy nie chce wystawić, to nie wystawi, bo nie może. Natomiast tak prywatnie uważam, że jest to klasyczna sytuacja tak zwanej pasywnej agresji, czyli jak to mówią, ta pani jest odsyłana od Anasza do Kajfasza, każdy rżnie przysłowiowego głupa, a tak naprawdę nie chce wziąć, poświęcić minuty czasu, aby to zwolnienie, ten druk zwolnienia, tą opiekę wypisać. No, czy jest jakiś system odwoławczy, czy można się komuś poskarżyć? No szczerze mówiąc nie wiem, no, nawet jeżeli się poskarżysz tam do jakiejś izby lekarskiej, do jakichś rzeczników pacjenta czy coś, to i tak dalej wylądowujesz bez zwolnienia, a trzeba udowodnić jeszcze sprawę taką, że ta opieka się należała, czy dano zwolnienie Ci się należało. No to, co Ci się wydaje, że Ci się należało, to nie jest wcale oczywiste, czy jesteś w stanie to jakoś tam sprawnie udowodnić, bo musiałbyś pewnie jakiegoś mieć biegłego, jakiegoś drugiego lekarza, czyli mitręgi jest tym więcej, czyli przysłowiowa skórka może być niewarta wyprawki. Także powtarzam jeszcze raz, no niestety sytuacje takie się zdarzają. Prywatnie uważam, że jest to pasywna agresja, czyli jakby to powiedzieć, kulturalne chamstwo, niezałatwienie danej sprawy po myśli pacjenta, chociaż wszelkie, że tak powiem, cała sprawa tutaj jest dla mnie bardzo logiczna. Także na tym kończę. Jeżeli Ty miałeś podobny problem, który lekarz miał Ci wystawić zwolnienie lekarskie, czy który lekarz miał Ci wystawić druk zwolnienia na opiekę, czy który lekarz miał wypisać receptę, a nie chciał wypisać, prawda, i tak dalej, i tak dalej, to skomentuj to pod tym wideo. Jeżeli podobają Ci się takie filmiki, oczywiście zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy.
Tutaj po prawej stronie jest link do subskrypcji. I na tym kończę. I oczywiście zapraszam Cię do kolejnego filmiku.